Ja może opowiem właśnie z drugiej perspektywy. Tutaj Adrian opowiadał z perspektywy SEO-wca, ja bardziej z perspektywy dewelopera. Przyjechałem tutaj mówić o szybkości i będę musiał mówić dość szybko, bo czasu jest mało, a informacji sporo, ale też nie dam rady mówić tak szybko jak Adrian, więc na pewno będzie trochę wolniej. Przejdę jednak od razu do przedłużać. I przepraszam, że tak od razu prosto z mostu, tak nie po dżentelmeńsku od razu o pieniądzach, ale taka jest prawda i mówiąc szczerze, optymalizujemy strony pod kątem prędkości, przede wszystkim dla pieniędzy. Sam zajmuję się tym zawodowo, to jest coś, co robię na co dzień i można powiedzieć, że się z tego utrzymuję, ale nie chodzi tu tylko o mnie, ale też o pieniądze naszych klientów, bo dobrze zoptymalizowana i szybko działająca strona przynosi większe, przynajmniej może przynosić większe zyski dla naszych klientów, między innymi dlatego, że może zajmować wyższe pozycje w wynikach wyszukiwania w Google, dzięki temu może pozyskiwać większy ruch z organicznych wyników wyszukiwania. Dodatkowo strona, która działa szybciej, może mieć mniejszy współczynnik konwersji i przeprowadza też szybciej użytkownika przez proces zakupowy. Dodam jeszcze, że nie podoba mi się taka powszechnie panująca opinia o tym, że WordPress jest systemem wolnym i przestarzałym i nie nadaje się do poważnych projektów. Moim zdaniem WordPressa można z powodzeniem wykorzystywać do bardziej zaawansowanych projektów i do bardziej złożonych systemów e-commerce. Przyjechałem tu trochę z taką swoją małą, ale ambitną misją, żeby trochę zmienić ten pogląd i tak naprawdę uważam, że przyczyną tych negatywnych opinii tak naprawdę jest złe podejście deweloperów, więc jeśli są tutaj inni deweloperzy, to się pewnie im narażę, ale to pewnie tych innych deweloperów, nie tych, którzy są tutaj na sali. Wina leży po stronie deweloperów tworzących wtyczki do WordPressa, motywy i tych, którzy korzystają z tych wtyczek i motywów, tworząc całe projekty. Musicie pamiętać o tym, że fakt, że jakaś wtyczka znalazła się w publicznym repozytorium WordPressa, wcale nie oznacza, że jest ona bezpieczna, wydajna i można ją bezmyślnie wykorzystywać. Skoro mówię o błędach deweloperów, to możemy porozmawiać o tym, w jaki sposób kontrolujemy sytuację i mierzymy, czy strona rzeczywiście działa szybko. Oczywiście korzystamy z najpopularniejszego narzędzia, czyli Google PageSpeed Insights. Sprawdzamy wynik dla danego adresu, widzimy, że jest na zielono, wynik całkiem dobry, więc postępujemy zgodnie z takim postępowaniem programisty, u mnie działa, więc cieszymy się z tego i wszyscy powinni być zadowoleni, bo mamy dobry wynik. W rzeczywistości jednak jest to błąd, bo taki dobry wynik pokazuje nam tylko tyle, że w tym momencie bot Google'a wszedł na nasz adres, zasymulował pewnego użytkownika, który korzysta z jakiegoś urządzenia, łączy się z jakiejś konkretnej lokalizacji, skorzysta z jakiegoś łącza internetowego i w tym momencie nasza strona załadowała mu się w takim tempie, osiągając taki wynik. Ten wynik jednak nie mówi nic o rzeczywistych użytkownikach i nie wiemy, czy ten zasymulowany użytkownik w ogóle istnieje i czy ktokolwiek taki wynik uzyskuje. Dlatego zdecydowanie lepszym sposobem jest mierzenie drugiego wskaźnika z tego samego narzędzia, czyli wyniku Core Web Vitals, który przyjmuje wartość pozytywną albo negatywną. Różnica jest taka, że Core Web Vitals opiera się o danych dotyczących realnych użytkowników. Bo musicie wiedzieć, że każdy użytkownik przeglądarki Google Chrome, niezależnie od tego, czy chce, czy nie, udostępnia dane o swoich doświadczeniach związanych z odwiedzanymi stronami Google'owi. I dzięki temu możemy te dane analizować i diagnozować problemy dotyczące prędkości, które pojawiają się w przypadku rzeczywistych użytkowników. Nie chciałbym zbyt głęboko wchodzić w to, jak liczony jest ten wynik Core Web Vitals, ale chciałbym, żeby każdy zrozumiał, co rzeczywiście jest brane pod uwagę w tej ocenie pozytywnej lub negatywnej. I na Core Web Vitals składają się takie trzy metryki. Pierwsza z nich dotyczy opóźnień, czyli dokładnie czasu, jaki musi upłynąć od wysłania żądania, czyli od wejścia użytkownika na stronę, do
załadowania treści, która jest widoczna na pierwszym ekranie, na który wchodzi. Dokładnie chodzi o czas największego elementu, czyli tego, które ładuje się najdłużej. Brzmi to logicznie, ale tutaj można wyciągnąć jeszcze taki drugi wniosek, że w takim razie nieistotne jest to, jak szybko ładuje się cała reszta. Liczy się tylko to, co jest załadowane na pierwszym ekranie. I chodzi o to, żeby ten czas był jak najkrótszy. Czyli wszystkie pozostałe elementy, które nie mieszczą się na ekranie użytkownika, mogą się ładować później, wtedy, kiedy są rzeczywiście potrzebne. Druga metryka dotyczy stabilności i mierzy ona wielkość przesunięć elementów podczas ładowania strony. To znaczy, że gdy jakieś elementy na stronie są doładowywane, inne mogą być przesuwane. I chodzi nam o to, żeby wielkość tych przesunięć była jak najmniejsza. Ostatnia metryka dotyczy responsywności, czyli tego, w jaki sposób strona reaguje na interakcję użytkownika. Interakcją może być kliknięcie myszką, klawiszem klawiatury albo tapnięcie w ekran urządzenia mobilnego. I tutaj jest mierzony czas wszystkich takich interakcji podczas korzystania ze strony. Jest brany pod uwagę najdłuższy czas odpowiedzi, czyli taka interakcja nie na każdej stronie zachodzi, ale chodzi o takie elementy, które wpływają na zmianę zawartości strony po tej interakcji. Więc ta zmiana zawartości musi nastąpić jak najszybciej, żeby ten wynik był pozytywny. I Core Web Vitals, cały wynik Core Web Vitals jest pozytywny wtedy, kiedy wszystkie te trzy metryki są spełnione, czyli wszystkie są w tym zielonym zakresie. I oczywiście nie da się spełnić tego warunku dla wszystkich użytkowników, dlatego Core Web Vitals korzysta z tak zwanego 75% percentyla. O tak. Chodzi o to, że wynik musi być pozytywny w tym zielonym zakresie dla co najmniej 75 realnych użytkowników. I tylko wtedy, kiedy te trzy warunki dla tych 75% użytkowników są spełnione, mamy pozytywny wynik Core Web Vitals. Skoro teraz już wiemy, co jest brane pod uwagę i jak ten wynik jest liczony, możemy sobie sprawdzić, jak ta sytuacja wygląda w polskich sklepach na WooCommerce. Ja taką analizę dla Was zrobiłem. Wyniki wyglądają tak dla urządzeń mobilnych i stacjonarnych. Czy na podstawie tego wykresu możemy odpowiedzieć, czy WooCommerce może być szybki, czy nie? Wyniki nie wyglądają najlepiej, ale ja jako optymista widzę tutaj te zielone, nieduże skrawki tak? Dla WooCommerce'a. Tak. Widzę te zielone właśnie pola, które ja odbieram tak, że WooCommerce jednak może być szybki, bo jednak są WooCommerce'y, które te warunki spełniają. Czerwone pola moim zdaniem świadczyło o tym, że jednak dużo osób tworzących te sklepy popełnia błędy, które uniemożliwiają osiągnięcie lepszych rezultatów. I tak, to jest nasza duma narodowa, czyli 10% sklepów, które osiągają najlepsze wyniki, czyli te Core Web Vitals jest, wynik jest pozytywny dla urządzeń mobilnych i dla urządzeń stacjonarnych. Domyślam się, że to są sklepy tworzone przez deweloperów siedzących tutaj na sali, dlatego są tak dobre. Wiedząc już o tym, jak wygląda ogólna sytuacja w WooCommerce, przeanalizowałem dokładnie, z czego wynikają te problemy i co jest najczęstszym problemem w osiągnięciu tego pozytywnego wyniku Core Web Vitals. Jak widać, że polskie sklepy na WooCommerce, bo to były analizowane tylko polskie sklepy, nie mają problemu ani ze stabilnością, ani z responsywnością. Oczywiście w niewielkim stopniu. Największy problem jednak jest w tych opóźnieniach, czyli ta metryka LCP. Trzeba zauważyć, że na ten czas całkowity opóźnienia składają się cztery różne czasy. Time to first byte, czyli czas odpowiedzi serwera i do tego czas opóźnienia ładowania zasobu, sam czas ładowania zasobu i jeszcze czas opóźnienia renderowania, czyli zanim użytkownik zobaczy właściwą treść
na swoim ekranie. Tutaj jeszcze przedstawiłem wykresy pokazujące czas odpowiedzi serwera w tych sklepach. Jak widać, większość ma te czasy albo bardzo słabe, albo wymagające poprawy. Niewielki procent sklepów rzeczywiście osiąga odpowiedni wynik. Skoro mówię o błędach, to teraz chciałbym powiedzieć, w jaki sposób można te błędy naprawić. W mojej analizie przeanalizowałem jeszcze te sklepy pod kątem, co właściwie zostało zrobione w tych sklepach, a co nie. Bo niestety czasu na tej prezentacji nie wystarczy na przedstawienie wszystkiego, dlatego opowiem, co można zrobić, żeby skrócić te czasy. Problem pierwszy to jest czas opóźnienia serwera, który oczywiście zależy przede wszystkim od samego serwera i od jego parametrów. Wiadomo, że trzeba zadbać o właściwą wielkość procesora i pamięci RAM serwera. Nie jestem w stanie powiedzieć, jakie właściwe parametry powinien mieć, bo jest to bardzo indywidualne. Ale przede wszystkim trzeba to mierzyć i monitorować, czyli trzeba mierzyć, jakie jest wykorzystanie zasobów serwera i zaglądać do logów. W logach jest naprawdę wiele informacji, które przy dużym wykorzystaniu zasobów serwera mogą ułatwić diagnozę i doprowadzić nas do elementu, który rzeczywiście powoduje, że ten serwer działa wolno. Poza tym jest dużo rozwiązań, które pozwalają przyspieszyć serwer. No przede wszystkim dyski SSD, można korzystać z cache'u serwerowego. Jak najnowsza wersja PHP, optymalizacja samego PHP-a, bo widziałem też przypadki, kiedy niewłaściwa ilość procesów PHP powoduje nieoptymalne wykorzystanie zasobów serwera, przez co ten działa wolniej. Kolejna rzecz, jeszcze to do hostingu, sam serwer www. Przyzwyczailiśmy się do tego, że WordPress najczęściej działa na Apache'u. Nie wiem, czy to jest kwestia przyzwyczajenia, czy kwestia dostępności na serwerach, ale są też inne rozwiązania, które, jak się okazuje, są bardziej wydajne, jak Nginx, czy Lightspeed, który w testach osiąga gigantyczną różnicę w porównaniu do Apache'a. Kolejny element to kod. Uważam, że największa zaleta WordPressa jest jednocześnie jego największym przekleństwem, czyli te ogólnodostępne wtyczki i motywy, które są tworzone tak naprawdę bez żadnej kontroli i bez zachowania jakichkolwiek standardów jakości. I to one bardzo często spowalniają te sklepy. Kolejna rzecz to baza danych. Jeśli chcemy zoptymalizować bazę danych, to warto przede wszystkim znowu wrócić do kodu, bo zapytania do bazy danych generowane są przez kod. I wiele wolnych zapytań generowanych jest nawet przez natywne funkcje WordPressowe. Więc warto testować i sprawdzić, które funkcje działają szybciej, które wolniej. Przykładem jest funkcja getPost, która jest niekeszowalna, wywołuje zapytania, które trwają dłużej, a wywołanie obiektu klasy WP Query wywołuje zapytania, które działają dużo szybciej. Udostępnia parametry, wykorzystanie parametrów, dzięki którym zapytanie może wywołać się znacznie szybciej. Więc takie drobne zmiany mogą powodować szybszą pracę, komunikację z bazą danych. No i taka wisienka na torcie, a tak naprawdę jedna z najważniejszych rzeczy, czyli cache i CDN. Tutaj polecam Cloudflare w tym przypadku, bo to, co on robi, to uważam, że to jest jakaś magia tak naprawdę, bo strony z gigantycznymi problemami z parametrem time to first byte uzyskiwały pozytywny wynik Core Web Vitals tylko po zastosowaniu samego Cloudflare, który rzeczywiście tak przyspiesza ten czas dla każdej lokalizacji na świecie, że to jest coś niesamowitego. Więc polecam wszystkim, jeśli mają problem z tą wartością. Kolejny czas, który wpływa na to całościowe opóźnienie, to jest opóźnienie ładowania zasobów. Oczywiście to też zależy od parametrów serwera, bo skoro serwer jest wolny, to ładowanie każdego pliku będzie się odbywać wolniej. Tutaj umieściłem takie trzy punkty: zapytania, kolejka i blokowanie, które tak naprawdę łączą się ze sobą.
Chodzi o to, że im więcej zasobów jest do pobrania, tym więcej zapytań jest wysyłanych, one się kolejkują i jedne blokują drugie. A skoro wiemy, że w tym parametrze LCP zależy nam na tym, żeby załadować przede wszystkim ten pierwszy widok ekranu użytkownika, powinniśmy tak kolejkować te zasoby, żeby w pierwszej kolejności były pobierane te pliki, które są rzeczywiście tutaj potrzebne. Tutaj możemy przede wszystkim ładować skrypty asynchronicznie, pozwalając na załadowanie w pierwszej kolejności skryptów, które rzeczywiście są ważne, a te mniej ważne ładujemy asynchronicznie. Poza tym możemy w nagłówku strony definiować, korzystać ze specjalnych znaczników z atrybutem preload, wskazywać przeglądarce, które zasoby są rzeczywiście ważne w pierwszej kolejności i które powinniśmy załadować po to, żeby ta pierwsza główna sekcja widoczna na ekranie użytkownika załadowała się w pierwszej kolejności. I tam jeszcze mamy cache przeglądarki. Dzięki temu każde kolejne wyświetlenie od strony lub tej samej strony może się odbywać szybciej, bo użytkownik ma już zasoby skaszowane w swojej przeglądarce. Kolejny element. Ładowanie zasobów. Oczywiście tutaj chodzi przede wszystkim o to, żeby te zasoby były jak najmniejsze, żeby ładowały się szybciej. Optymalizacja obrazków, nawet nie będę w to wchodzić głębiej, bo każdy wie, o co chodzi, że obrazki powinny być zoptymalizowane, przycięte do odpowiednich rozmiarów, po to, żeby nie opóźniać tego ładowania. Tutaj warto też, może jeszcze dodam, korzystać z osobnych obrazków na urządzenia mobilne, osobnych na desktopowe, bo bez sensu jest ładowanie dużych obrazków na urządzeniach mobilnych, bo przez takie właśnie, przez takie działania te wyniki dla urządzeń mobilnych zazwyczaj są gorsze niż dla urządzeń stacjonarnych. Skrypty i style. Tutaj najczęstszym problemem jest ładowanie wszystkich skryptów i styli na wszystkich podstronach. Nieważne od tego, czy to jest potrzebne, czy nie jest potrzebne. Nawet WooCommerce sam natywnie to robi, że ładuje wszystkie skrypty i style. Już zmierzam do końca. Fonty. To samo z fontami. Ładujemy czcionki, nieważne od tego, czy są rzeczywiście na danej stronie potrzebne, czy nie. Dlatego ładujemy je w różnych formatach. Obsługujemy często jakieś stare przeglądarki, Internet Explorery i ładujemy całą listę formatów czcionek, które muszą się pobrać, przez co blokują załadowanie tej najważniejszej treści. I oczywiście kompresja plików na serwerze, żeby ładowały się szybciej. To już ostatni punkt, czyli opóźnienie ładowania, renderowania. Ładowanie skryptów, które nie są potrzebne w danym momencie, wpływa na to, że najważniejsza treść, najważniejszy element, na którym nam zależy, czyli ten, który rzeczywiście jest brany pod uwagę w tej metryce LCP, ładuje się wolniej. Tutaj pomaga te kolejkowanie plików, ładowanie plików asynchronicznie. Taki mały trik, to jeszcze który mogę podać, to ładowanie skryptów na zasadzie, tak jak się ładuje obrazki w metodą lazy loading, czyli ładowanie obrazków, ładowanie skryptów dla danej sekcji, na przykład jakiś slider, dopiero w momencie, kiedy ta sekcja rzeczywiście jest wyświetlana. Nie ma potrzeby ładowania całego skryptu slidera od razu przy załadowaniu strony, jeśli ten slider w ogóle nie ukazuje się użytkownikowi. Więc można to doładowywać później. Dodatkowo polecam korzystanie z Google Tag Managera i ładowanie skryptów przez GTM. Tutaj warto zastosować inną metodę wywołania skryptów, żeby nie ładować ich od razu podczas ładowania strony, a na przykład po interakcji użytkownika, na przykład po najechaniu kursorem na jakiś element, w którym ten skrypt będzie potrzebny, tak żeby ograniczyć ładowanie tych skryptów na samym starcie. Tak. Tutaj zostawiam QR kod do aplikacji, gdzie można zostawić feedback. I dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że nie przekroczyłem czasu za dużo. Śpieszyłem się.